Roman Dmowski należał do pokolenia niepokornych, któremu w dużej mierze zawdzięczamy odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Był bez wątpienia twórcą polskiego nacjonalizmu, ideologii bardzo oryginalnej, która scementowała w dużej mierze część pokolenia zarówno jego, jak i kolejnych, które widziały w narodzie polskim ten najważniejszy byt, którego interesy należy zabezpieczyć, któremu to narodowi należy służyć. Polski patriotyzm, przez niego opisany w myślach nowoczesnego Polaka, stanowił katechizm dla bardzo wielu Polaków w ciągu kolejnych dziesięcioleci. Nigdy nie otarł się o cały europejski, bardzo silny nacjonalizm, w którym pojawiały się wątki neopogańskie, nawiązujące do antychrześcijańskiego systemu wartości. Dla dyplomaty wielkim spełnieniem i dla niego w związku z tym też był udział w konferencji wersalskiej i możliwość dokonania tego historycznego podpisu pod dokumentem kończącym konferencję wersalską, która włączyła nas, Polskę, do kręgu państw zwycięskich i jednocześnie zagwarantował nam ten traktat odzyskanie niepodległości.